będzie takie nagrodzenie, pierwsza seria, czy będzie troszkę jaśniej. Tak, tak, tak. Wszystko dodane. Potrzebował pewnie okulary. Jak będzie jaśniej, to może dam radę bez okularów. Zawesza!
nie słyszę. Thank you.
dobry Państwu. Miło nam wraz z Panią Ewą ponownie spotkać się z Państwem, tym razem na uroczystości zakończenia drużynowych młodzieżowych mistrzostw świata w warcawach stupolowych w Choryńcu Zdroju. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us today. Me and Mr. Mikołaj are very content that we have a pleasure to celebrate this wonderful closing ceremony of the World Championships European 2018 Choryńsk Zdrój with such a remarkable guest. Na wstępie, by wprowadzić Państwa w radosny, pogodny nastrój, chcemy Was zaprosić na występ dzieci z naszego Chorynieckiego Gminnego Ośrodka Kultury. Będzie to program taneczny przygotowany pod kierownictwem pani Anny Wojtyszyn. Wystąpią trzy wiekowe grupy dzieci. Będą to sprężynki, grupa remix i grupa zygzagi. With pleasure, we would like to invite you to watch the dance performance. And we would like to introduce three groups, Sprężynki, Remix and Zygzaki. They are the prodigies of the Communal Cultural Center in Choryniec-Zdrój and their dance instructor is Mrs. Anna Wojtyszyn. Enjoy the show. Zapraszamy.
Bardzo dziękujemy dziewczyneczkom, dziewczynkom i dziewczętom. I dziękujemy pani Ani Wojtysz. Po ponadtygodniowych zmaganiach na warcabowych planszach dotarliśmy do finału. Spotkaliśmy się dziś tu na tej zabytkowej sali dawnego Teatru Dworskiego, a dziś Gminnego Ośrodka Kultury, by uroczyście zakończyć te mistrzostwa, by ogłosić wyniki, pogratulować najlepszym, udekorować ich medalami, by wreszcie podziękować wszystkim za te mistrzostwa. 8 days of a spectacular competition in drugs. We have the opportunity to meet you at the Old Hall Court Theater and to celebrate the ending ceremony, as well as to announce the tournament results and finally to introduce the winner of the tournaments. So we are pleased to offer the warmest welcome to the wonderful audience, the esteemed guests, coaches, tournament competitions, as well as the promoters and organizers of such a lovely event. Witam więc na naszym spotkaniu publiczność, witam zaproszonych gości, witam przedstawicieli organizatorów, witam sędziów, trenerów, a przede wszystkim ciepło i serdecznie chcę powitać zawodniczki i zawodników. Za chwilę zechcemy brawami powitać poszczególne zespoły. Please welcome the teams of the current championships. Serdecznie witam drużynę z Białorusi. Witam zespół z Chin. Witamy Estonię. Serdecznie witamy Włochy. Ciepło i serdecznie witamy Kazachstan. Zbliżamy się gdzieś do granic Polski, witamy Łotwę. I Litwę. No i gdzieś daleko do Azji sięgamy wyobraźnią, a na sali witamy Mongolię. A gdzieś teraz na zachód od nas Holandia, a na sali serdecznie witamy właśnie. Witamy reprezentację Rosji. Witamy naszych sąsiadów z zamiedzy, reprezentację Ukrainy. Witamy młodzież warcabową z Polski. Pozwólcie, drodzy zawodnicy, że w waszym imieniu, ale także w imieniu organizatorów, imiennie powitam gości przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość. With the authority of the organizers of those great events, as well as on your behalf, we would like to welcome the invited guests. Serdecznie witam wójta gminy w Horlicu-Zdroju, pana Roberta Serkisa. Mayor of the municipality of Horlicu-Zdroju, Mr. Robert Serkis. Witam prezes pod Polskiego Związku Warcabowego panią Magdę Pawłowską. The President of Polish Golf Federation, Mrs. Magda Pawłowska. Witam prezesa Podkarpackiego Związku Warcabowego pana Jana Artymowicza. The President of Podkarpackiego Golf Federation, Mr. Jan Artymowicz. Witam prezesa Ludowego Klubu Sportowego Unia w Horlicu-Zdroju pana Jerzego Zaborniaka. The President of the People's Sport Club Union, pan Horlicu-Zdroju, Mr. Jerzy Zaborniak. Witam dyrektora turniejów młodzieżowych Światowej Federacji Warcabowej, pana Daniele Makali. The director of the Youth Tournament World Golf Federation, Mr. Daniele Makali. Witam trenera polskiej karty warcabistów, pana
Jewgenija Batutina. Coach of Polish National Team of Cross. Yes, Mr. Jewgenij Batutin. Witam panią dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panią Teresę Papułę. Branch Manager of the Administration. Witam radnych powiatowych, panią Dorotę Rachwalik. The member of Council of District of the Bartusz, Mrs. Dorota Rachwalik. Pana Marka Wiśniewskiego. The member of Council of District of the Bartusz, Marek Wiśniewski. Witam zastępcę kierownika oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie, panią Marlenę Golenia. Deputy Leader of Administrative Lubaczów, Mrs. Marlena Golenia. Witam radnych gminnych, panią Zofię Zaborniak. Member of Polish Gminy Council, Mrs. Zofia Zaborniak. I pana Waldemara Nazarko. Member of Polish Gminy Council, Mrs. Waldemar Nazarko. Witam dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chorylcu, pana Janusza Urbana. Head Manager of Communal Control Center, Mr. Janusz Urban. Witam komendanta placówki Straży Granicznej w Chorylcu Zdroju, pana Mariusza Krzyśkowskiego. Border Guard Service w Chorylcu, Mr. Mariusz Krzyśkowski. Witam zastępcę dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Chorylcu, pana Krzysztofa Woźnego. Deputy Manager of Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Chorylcu, Mr. Krzysztof Woźny. Witam również zastępcę dyrektora szkoły w Chorylcu Zdroju, panią Wiesławę Pachle. Deputy Manager of Primary School in Chorylcu, Mr. Wiesława Pachla. Witam przedstawiciela Info Choryniec, pana Grzegorza Cieczkę. Choryniec Info Reprezentatów, Mr. Grzegorz Cieczka. Witam również serdecznie państwa Teresę Kornagę, pana Stanisława Kłosa, pana Krzysztofa Kowala, pana Wiesława Hulaka i pana Wiesława Skibickiego. Skorośmy się wszyscy ładnie powitali, poznaliśmy się, pora na moment podniosły. Odtworzony zostanie hymn Światowej Federacji Warcobowej FMJD. A solemn moment, the World Drop Federation Anthem. We would like to kindly ask you to uprising. Proszę o powstanie. Mieszkanka Chorylca, Izabela Kowalik. I could admire Izabela Kowalik and those beautiful anthem. Czuję się w obowiązku przypomnieć, że głównymi organizatorami, sponsorami i darczyńcami naszego mistrzowskiego turnieju byli Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja Lotto, Fundacja Orlen Dar Serca,
Polski Związek Warcabowy, Gmina Chorywiec Zdrój i Ludowy Klub Sportowy Unia w Chorywcu Zdroju. Gratefully, we are in duty to introducing the information about the major promoters and organizers of the World Youth Championship 2018 as the Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland, Lotto Foundation, Charity Orient Foundation Gift of the Heart, Polish Draw Federation, Municipality of Chorywiec-Zdrój, People's Draw Club Union from Chorywiec-Zdrój. Patronatem honorowym nasz turniej objęli minister sportu i turystyki pan Witold Bańka oraz marszałek województwa podkarpackiego pan Władysław Ortyl. The celebration held under the honorary patronage of Minister of Sport and Tourism Mr. Witold Bańka as well as marszał of the Podkarpackie region Mr. Władysław Ortyl. Patronat medialny nad naszą imprezą sprawowali Polskie Radio i Telewizja Polska Rzeszów. Media Patronage Polish Radio and Television Rzeszów. Chcielibyśmy teraz, podobnie jak to było na uroczystości otwarcia, zaprosić na scenę do odebrania okolicznościowych, pamiątkowych medali niektórych naszych gości, tych, którzy nie mogli być na uroczystości otwarcia. Similar to the opening celebration, we would like to invite the memorizable guests to the scene to hand the commemorative medals as a symbol of graduate for distinguished guests. Medale te wręczać będą pani Marlena Golenia, przedstawiałem już zastępca kierownika oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie, i pan Jerzy Zaborniak, prezes LKS Unia Chorywiec-Zdrój. A ja na scenę zapraszam dyrektora turniejów młodzieżowych Światowej Federacji Warcabowej FMJD, pana Daniele Makali. Dyrektor of the Youth Tournaments FMJD, Mr. Daniele Makali. Zapraszam, jeśli jest proboszcza parafii w Nowym Bruśnie, księdza Bogusława Kornagę. The parish priest of Nowe Brusno, Bogusław Kornaga. Zapraszam radnego powiatowego pana Marka Wiśniewskiego. Deputy head of the council of district of Lubaczów, Mr. Marek Wiśniewski. Zapraszam prezesa stowarzyszenia Pomóżmy Razem ze Starego Dzikowa, panią Annę Śliwę. President of Heart Together Association from Stary Dzików, Mrs. Anna Śliwa. Zapraszam prezesa klubu warcabowego Libero w Baśni Dolnej, pana Michała Szczybyło. The president of the club Libero from Baśni Dolna, Mr. Michał Szczybyło. Zapraszam prezesa sekcji warcabowej Czarni Oleszyce, pana Arkadiusza Butyńskiego. President of the club Czarni Section from Oleszyce, Mr. Arkadiusz Butyński. Witam i zapraszam na scenę komendanta placówki Straży Granicznej w Chorywiecu, pana Mariusza Krzyszkowskiego. Border Guard Services in Chorywiecu, Mr. Mariusz Krzyszkowski. Zapraszam pana Bogumiła Wójtowicza, firma Foxnet Internet w Chorywiecu. Foxnet Internet, reprezentant w Chorywiecu, Mr. Bogumił Wójtowicz. Zapraszam pana Leszka Urbana, prezesa firmy Transpens. Representatives of Transpens from Chorywiec-Zdrój, Mr. Leszek. Zapraszam pana Marka Białka. Mr. Marek Białek. Stańcie razem, może jakieś pamiątkowe foto. Bardzo dziękujemy. Tak, panią Marlenę zapraszam na widownię, a ja na scenę poproszę jeszcze panią Magdę Pawłowską. Jak pamiętacie państwo, prezes Polskiego Związku Warcabowego.
chcielibyśmy teraz tymi pamiątkowymi medalami podziękować również za pracę naszym arbitrom. Zapraszam na scenę sędziego głównego, naszych mistrzów, pana Witala Aniskę z Białorusi. Witam Aniska. Zapraszam sędziów rundowych, panią Natalię Zaborniak, panią Ewę Żuk i pana Łukasza Kosowickiego. Bardzo dziękuję. Teraz chwila najprzyjemniejsza. Pewnie wielu zawodników na te momenty czekało. Będziemy ogłaszać wyniki, będziemy wręczać pamiątkowe dyplomy, medale. Wprawdzie celem tego mistrzowskiego turnieju było wyłonienie najlepszych drużyn młodzieżowych świata w 2018 roku, ale organizatorzy chcieli również docenić i uhonorować indywidualny dorobek najlepszych zawodników. Dlatego poproszę o wprowadzenie na salę czwórki najlepszych dziewcząt tego mistrzowskiego turnieju. Indeed, the major aim of the current world championship. Tak, zanim tam się zawodnicy zbiorą, proszę o wniesienie podium. So the current world championship was about the teams, but the organizers would like to also emphasize the effort of the individual work. That's why we would like to hand in the medals for the best individual players of those championships. W międzyczasie wyjaśnimy również, że tak się złożyło, że troje zawodników, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, uzyskało ten sam wynik i zdobyło równorzędnie drugie miejsce. Także będziemy wręczać jeden złoty medal i trzy srebrne za równorzędne miejsca drugie. It is worth mentioning that we've got one gold medal and three silver medals for the participants of the tournaments, because it was very difficult to find the third medal. Three of them, they achieved the same number of the points. That's why we got only the first and the second place for three of our participants. Jesteśmy gotowi? Proszę wprowadzić najlepsze cztery dziewczęta mistrzowskiego turnieju. Nie wiem, jak czytać. Będziemy czytać równorzędnie trzy osoby na drugim miejscu. A więc drugie miejsce i srebrny medal zdobyła Wiktoria Nikołajewa z Białorusi. The second place and the silver medal for Nikołajewa Wiktoria from Belarus. Również drugie miejsce i również srebrny medal zdobyła Jana Jakubowicz z Białorusi. I równorzędne drugie miejsce, również i srebrny medal otrzyma Rufina Ajupowa z Rosji. Second place,
So, Rufina Alupova from Russia. Na najwyższym stopniu podium, za medal złoty, za pierwsze miejsce, otrzyma Sandara Aprosimova, Rosja. Ladies and gentlemen, the best player among the girls, Aprosimova Sandara from Russia. Możemy przystąpić do dekoracji, a ja zapraszam do wręczenia nagród w tej kategorii pana wójta gminy Horynie-Zdrój Roberta Serkisa i panią Magdę Pawłowską, prezes Polskiego Związku Warcałowego. Wszystkie zawodniczki otrzymają dyplomy, wszystkie zawodniczki otrzymają medale, tak jak mówiłem, 3 srebrne i 1 złoty. 3 silver medals and 1 gold. Panią prezes i pana wójta zapraszamy jeszcze do pamiątkowego zdjęcia. Bardzo dziękujemy. Proszę odprowadzić wyróżnione zawodniczki. A na scenę zaprosimy z kolei 4 najlepszych chłopców tego naszego mistrzowskiego turnieju. Można już prowadzić wyróżnionych, a ja do wręczenia medali, do dekoracji zwycięzców zapraszam panią Dorotę Rachwalik, radną powiatową, dyrektor Szkoły Podstawowej w Horyniec-Zdroju i pana Wiesława Sibickiego, wiceprezesa LKS Unia Horyniec-Zdroju. Welcome to the stage, the best boys of those tournaments, individuals. No więc równorzędnie 3 drugie miejsca zdobyli Jungbo Xiong, Chiny. Zapraszam na podium. The second place and the silver medal goes to Yungbo Xiong, China. Również 2 miejsce, również srebrny medal Sapa Zajka, Rosja. And silver medal and also the second place for the best individual player among the boys goes to Sapa Zajka from Russia. I również srebrny medal otrzymuje Jitse Słomp, Holandia. Złotym medalem uhonorowany zostanie za pierwsze miejsce Michał Siemianiuk, Białoruś. And the first place, the best individual player among the boys is the representative of Belarus, Michał Siemianiuk.
To pamiątkowe koledarki, które ustawimy. Bardzo dziękujemy. Można odprowadzić wyróżnionych zawodników. Bardzo proszę. To sprinterzy się spieszą. Podobno gra warcaby to jest bardzo powolna gra. A my przystępujemy teraz do klasyfikacji najważniejszej, do punktacji drużynowej. Chciałbym zaprosić na scenę trenerów lub kapitanów zespołów dziewczęcych, które zajęły miejsca od 4 do 10. We would like to invite to the Proszę nam się ustawić przy wejściu. Trenerów, można też kapitanów, drużyn, które zajęły miejsca od 4 do 10. Kategoria dziewczęta. The girls trainers with the places from the 4th up to the 10th. The team leaders trainers coaches. A ja na scenę zapraszam panią Zofię Zaborniak, radną gminną. Będzie wręczała dyplomy. Można wprowadzić na scenę, przypomnę, kapitanowie zespołów żeńskich lub trenerzy, którzy zajęli miejsca od 10 do 4, od 4 do 10. The captains or the trainers of the girls teams from the 4th up to the 10th place. Jak jesteśmy gotowi, to zapraszam. Za chwilę podobnie będziemy prosić zespoły chłopięce. Miejsce 10 zdobył zespół Polski 2. Miejsce 9 Łotwa. Miejsce 8 Polska 1. Miejsce 7 Litwa. The 7th place, Lithuania. Miejsce 6, Mongolia. The 6th place for Mongolia. Miejsce 5, Estonia. The 5th place for Estonia. Nie ma, dobrze. Dobrze. I miejsce 4, Ukraina. And the 4th place, Ukraine. Warto było czekać. No to może jeszcze pamiątkowe zdjęcie.
Bardzo dziękujemy. Można odprowadzić. Proszę, żebyście też zebrali koło drzwi trenerzy lub kapitanowie zespołów męskich z miejsc od 4 do 14. And the same situation with the boys' groups. We would like to invite to the stage the trainers of the boys' groups. From the 14th up to the 4th places. Please welcome to the stage the trainers. Raz jeszcze zapraszam trenerów lub kapitanów zespołów męskich, którzy zajęli miejsce od 4 do 14. Jeśli jesteśmy gotowi, można wprowadzić na scenę. Zajęła Estonia. Jest pani Zofia? Czy nam uciekła? Pani Zofia Zaborniak zostaje na scenie. Bardzo, przepraszam bardzo, ja. Nam pani Zofia uciekła. Więc przypomnę, 14 miejsce Estonia. 13 miejsce Polska 3. The 13th place for Poland, team number 3. 12 miejsce Włochy. The 12th place Italy. Jedenaste miejsce Polska 2. The 11th place, Poland, the group number 2. 10th miejsce, Polska 1. The 10th place, Poland, group 1. 9th miejsce, Mongolia. The 9th place, Mongolia. 8th, Litwa. The 8th place, Lithuania. 7th pozycji uplasowała się Ukraina. The 7th place, Ukraine. 6th był Kazachstan. The 6th place, Kazakhstan. 5th miejsce, Łotwa. The 5th place, Latvia. 4th miejsce and the 4th place for China. No to jeszcze czas dla fotografów.
Zosiu, do obiektywu, do obiektywu. Bardzo dziękuję. Można odprowadzić zawodników. Bardzo dziękuję. Pora na najważniejsze wyróżnienia. Ladies and gentlemen, now is the time for the most important medals and places. Najważniejszą klasyfikacją jest klasyfikacja drużynowa. Walczyliśmy przecież o tytuł drużynowego młodzieżowego mistrza świata. Proszę wprowadzić na scenę trzy najlepsze drużyny żeńskie tych mistrzostw. We would like to introduce. Proszę zebrać się tu przy drzwiach wejściowych. Three the best teams of players among the girls. Welcome to the stage. Yes, the trainers and coaches as well. Jeśli ktoś nie wie, to przypomnę. Chiny, Białoruś, Rosja. Medal wywalczyła drużyna Chin w składzie. The third place and the brown medal goes to the representative team of China. Liu Chang. Chen Pi i Zhou Xiang. Wicemistrzyniami młodzieżowymi świata w 2018 roku została drużyna Białorusi w składzie. The second place and the silver medal, the second team in the world is the team from Belarus. Jana Jakubowicz, Jana Lazowicz, Wiktoria Kołajewa. Mistrzyniami świata młodzieżowymi w 2018 roku w Horyńcu Zdroju została reprezentacja Rosji. Ladies and gentlemen, the world champion was coming from Russia. Rufina Ajupowa, Aliona Borszakowa, Sandara Oprosimowa. Możemy przystąpić do dekoracji. Zapraszam na scenę panią Teresę Pawłę,
pana Jerzego Zaborniaka. Moment uroczysty. Proszę o powstanie. Przepraszam, że trzymałem Państwa za długo na stojąco, to może w tej chwili ten podniosły nastrój, bo odegrany zostanie hymn na część zwycięzców, hymn Rosji.
Bardzo dziękujemy. Proszę odprowadzić medalistki. Jeszcze tam organizatorzy mają niespodzianki. Proszę jeszcze poczekać. Proszę jeszcze poczekać. Poczekajmy jeszcze. Please wait for a second. We've got something else for you. Please wait. Some more gifts. Przygotowanie się do wejścia na scenę trzech najlepszych zespołów męskich. Welcome to the stage. Three the best teams among the boys. Medalistów na scenę. A ja w międzyczasie do dekoracji zwycięstw poproszę na scenę panią Marlenę Golenia, zastępcę kierownika oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie i pana Daniela Makali, dyrektora turniejów młodzieżowych Światowej Federacji Barcabowych. Trzecie miejsce. Brązowymi medalistami Mistrzostw Świata Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Chorzowie w 2018 roku została reprezentacja Białorusi. The third place and the grand medal goes to the representation of Belarus. Na podium weszli Michał Cymieniuk, Iwan Brudnikał i Georgii Kujdzierka. Srebrnymi medalistami Młodzieżowych Mistrzostw Świata została drużyna Rosji. The second place and the silver medal goes to Russia. Rosję reprezentowali Iwan Krzysztof, Daniel Ilin i Safa Zajka. M-
młodzieżowymi mistrzami świata w warcabach skupulowych. W 2018 roku w Chorynciu Zdroju została reprezentacja Holandii. Holandię reprezentowali Mix Slump, Machiel Weistra i Emre Hageman. Przystąpić do dekoracji. Proszę o powstanie. Na cześć zwycięzców hymn Holandii. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Można odprowadzić medalistów. Zbliżamy się powoli w końcowi naszej uroczystości. O głos poprosiła pani prezes Polskiego Związku Warcobowego, pani Magda Pawłowska. Zapraszam. Welcome to the stage, Ms. Magda Pawłowska.
Szanowni Państwo, nasze rozgrywki już dobiegły końca. Dziękuję wszystkim zawodnikom za sportową postawę. Dziękuję organizatorom za przygotowanie tak wspaniałej imprezy. Wielu osobom już tutaj dziękowano na scenie. Jednak w moim odczuciu została pominięta jedna osoba. Jedna osoba, która przez ostatnie dwa tygodnie pracowała dosłownie jak mrówka. Większość z Państwa już na pewno wie, o kim mówię. Tak, Natalio, zapraszam Cię do nas. Natalia Zaborniak, zapraszamy na scenę. Za pracę, jaką włożyłaś w przygotowanie mistrzostw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czuję się w obowiązku poinformować, że fundatorami tych upominków był wiceminister sportu pan Jarosław Stawiarski, była pani dyrektor oddziału podkarpackiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Teresa Pamuła, była pani wicewojewoda podkarpacka pani Lucyna Podhalicz. W tej chwili chciałbym poprosić wójta gminy Koryniec-Zdrój, pana Roberta Serkisa, o oficjalne zamknięcie drużynowych, młodzieżowych mistrzostw świata. Szanowni Państwo, za nami 8 wspaniałych, 8 wyjątkowych dni. Dni, które minęły nam przy pięknej, kolinieckiej, jesiennej pogodzie. Dni wypełnione radością, uśmiechem, dobrą zabawą, a przede wszystkim dni wypełnionych wspaniałymi sportowymi emocjami. Jeszcze raz bardzo serdecznie chcę pogratulować wszystkim zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom naszych Mistrzostw Świata życzę wielu wspaniałych sukcesów jeszcze sportowych w przyszłości. Wierzę, że ten czas spędzony tutaj w Koryńcu był czasem dla Was wyjątkowym, do którego będziecie chętnie w przyszłości wracać. I wierzę również, że zawiązaliście tutaj kontakty i przyjaźnie, które na pewno zaprocentują w przyszłości. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom. W sposób szczególny dziękuję pani prezes Polskiego Związku Warcelowego, pani Magdzie Pawłowskiej. Dziękuję bardzo. A bardzo gorące podziękowania kieruję tutaj do naszego chorynieckiego klubu Unia Choryniec-Zdrój Warcabowego i tutaj podziękowania na ręce pana prezesa Jerzego Zaborniaka dla wszystkich członków zarządu i wszystkich tutaj rodziców, którzy w ostatnim tygodniu wykonywali naprawdę bardzo ciężką i wzorową pracę. Serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim dobrodziejom, wszystkim sponsorom. Dziękuję sędziom, którzy tutaj też ciężko pracowali przez ostatni tydzień, poświęcając tutaj wiele swojego wysiłku. Dziękuję mediom za to, że to nasze chorynieckie wydarzenie relacjonowały na bieżąco. No, chciałoby się, żeby te mistrzostwa jeszcze trwały, ale niestety to już koniec. Jeszcze... Zanim tamto oficjalną formułę wypowie o zakończeniu ogłosu, jeszcze poprosił nas pan Daniele Machali, dyrektor turniejów młodzieżowych. Zapraszam. Dear dog friends and authorities, it's a real pleasure for me to be here in Oriniec-Zdrój and to see that this kind of event was possible, because the World Yacht Championship for teams, it's really a special event. Normally the players play individually, but here we saw cooperation between players, working to make the best results for their country. It's something of really amazing, and I would really like to thank you all the team that participated.
Of course, on behalf of World Draft Federation, I would like to thank especially the organizers, the Polish Draft Federation, and the new president, Magda Pawłowska. Really, a big thank from World Draft Federation to you. And even the local organizer, I don't remember all the names, but I prepared a little paper to remember better. Of course, the main local organizer, Jerzy Zaborniak. Thank you very much. Marlena Golenia, Robert Serkis, Teresa Pamua, and Jan Artimovic. Really, a big thank for World Draft Federation from World Draft Federation to you. And I will not forget the referees that worked on this event. The main referee, Vita Laniska from Belarus, he did a wonderful job. Nothing of special happened because the referees worked in a perfect way and there weren't problems. When there aren't problems, it means that the referees are really the best. And of course, not only Vita, because he's the main referee, but there are Polish referees that I would like to thank. Ewa Zuk, Natalia Zaborniak, and Łukasz Kozobuski, that is even a player, a really strong player. So, really a big thank to all the organizing committee, and I hope to see you again in the next tournaments. And I really hope to come again in Orinia's Rui, because they were really wonderful days. Thank you. Thank you very much to everyone. Bardzo dziękujemy. Pan Daniele związany jest z Polską, ale nie wszyscy pewnie wiemy, jak blisko. Ma żonę Polkę. Pragnę jedynie w kilku słowach zreferować mojego przedmówcę. Oczywiście przywiezie z Korinca wspaniałe wrażenia. To jest szczególna okazja dla niego. I dziękuję wszystkim za współpracę oraz za organizację tak wspaniałego przedsięwzięcia, jakim były te mistrzostwa. Dziękuję szczególnie organizatorom, imiennie wymienionym wcześniej osobom, sędziom i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej imprezie tego typu, na kolejnym turnieju, który przyniesie wspaniałe sukcesy. Że wszystko dzisiaj zostało tutaj powiedziane. Jeszcze raz gratulujemy organizatorom. A chciałoby się, tak jak mówiłem, żeby te mistrzostwa jeszcze trwały, ale niestety to już koniec. Także, proszę Państwa, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w warcabach stupolowych w Chorynsu Zdroju w 2018 roku uważam za zamknięte. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję. Dziękuję Panu Państwowi. Za chwilę po raz ostatni zabrzmi oficjalny dźwiękowy sygnał naszych mistrzostw. Chcieliśmy wspólnie z panią Ewą serdecznie Państwu podziękować za obecność, za uwagę, za współpracę. Chcieliśmy, a szczególnie ja, przeprosić za wszystkie niedociągnięcia. Chcielibyśmy również zawodnikom życzyć spokojnych powrotów do domu. Chciałem również wyrazić nieśmiałą nadzieję, że podobało się Wam w Polsce, że były to dla Was udane zawody, że miło spędziliście te 8 dni, że powieziecie z sobą do Polski, do swoich domów z Polski dobre wspomnienia. In a moment we'll hear for the last time the World Championships anthem or the signal. But our ceremony finally came to the end, and it was really a pleasure for us to be here with you and to share this fantastic moment. From the bottom of our hearts, we wish you a safe and pleasant journey while coming back to your houses and countries. We hope that it will bring to you wonderful memories and impressions from the Chorynian Strój. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Ktoś z Państwa
Państwa chciał sobie jeszcze porobić pamiątkowe zdjęcia na tle tych banerów, to zapraszamy, tu będzie miejsce na scenie wolne za chwilę. Thank you.
Patrzymy pod jakim kątem. Thank you.
together and then I will make my own sandwich. Ale tak ładnie, to